Dzień dobry Państwu, Panie Redaktorze. Nazywam się Paweł Kobyliński, zostałem posłem na Sejm w ostatnich wyborach z ruchu Kukiz 15. Jestem przedsiębiorcą, skończyłem Akademię Ekonomiczną w Katowicach i skończyłem również Uniwersytet Śląski Wydział Psychologii. Jaka była Pana pierwsza reakcja, gdy dowiedział się Pan, że Pan do tego Sejmu wejdzie? Szok? Czy szok? Zadowolenie bardziej. Duma z tego, co się udało osiągnąć, bo jednak wynik był naprawdę dobry. Dostałem czwarty wynik proporcjonalnie w kraju. Nasz okręg był drugi po okręgu opolskim, jeśli chodzi o procentowy udział w wyborach. Duma przede wszystkim, tak? Później oczywiście przyszło troszkę przerażenie, że teraz się udało i teraz dopiero przed nami wyzwania, ale już okrzepliśmy, mieliśmy pierwsze spotkanie, dobrze wyszło, motywująco, staramy się tam ustawić teraz przyszłość, no i będziemy walczyć dalej. To była Pana pierwsza próba polityczna? Czy Pan się wcześniej polityką interesował też w takim stopniu? W takim stopniu nie, natomiast rok temu kandydowałem z ostatniego miejsca na liście z ugrupowania prezydenta Zygmunta Frankiewicza. Wtedy nie udało się, więc poszedłem za ciosem i spróbowałem teraz drugi raz i teraz już jest sukces. Jakby Pan w kilku zdaniach tak najbardziej trafnie opisał swoje poglądy polityczne? Proszę Państwa, moje poglądy polityczne to przede wszystkim takie umiarkowane skrzydło naszego ruchu. Ja jestem liberałem gospodarczym. Mam dość konserwatywne poglądy, jeśli chodzi o światopogląd. Opowiadam się za taką zasadą, że co nie jest zabronione, jest dozwolone, jeśli chodzi o gospodarkę, wracając do niej. To jest dla mnie bardzo ważne. Uważam, że to przede wszystkim jest dla nas tutaj największa bolączka, że obecnie mamy zbyt dużą ilość zagmatwanych przepisów, za dużą ilość koncesji, za dużą ilość pozwoleń i tym chciałbym z tym walczyć w parlamencie dla nas wszystkich tutaj. To jest dlatego też starałem się być posłem. Jest duża ilość rzeczy, o których tak naprawdę, na które jestem otwarty, to nie mam skanalizowanych poglądów, jeśli chodzi o każdą sferę życia. Uważam, że trzymanie się też wszystkiego, tak jak się wcześniej powiedziało, x lat temu, nie ma sensu. Chodzi o to, żeby było twarde jądro, do którego człowiek się trzyma przez całe życie, a cała reszta zmienia się w czasie. Pan należy do tej frakcji umiarkowanej w ruchu Kukiz 15, ale są też narodowcy, są legendy Solidarności, są lewicowcy. Nie boi się Pan, że to towarzystwo może się rozpierzchnąć w najbliższym czasie? To znaczy zawsze są zagrożenia. Każda formacja w momencie wejścia do Sejmu musi zmierzyć się z takimi pewnymi wyzwaniami. Musimy się zmierzyć z ewentualnymi próbami podkupienia naszych posłów, w sensie zachęcania ich do przejścia do innych klubów. Natomiast wydaje mi się, że Paweł Kukiz jest na tyle dużym autorytetem, że on jest w stanie nas wszystkich scalić. Tak jak wchodziliśmy do Sejmu, tak mam nadzieję, że w tym samym składzie z tego Sejmu wyjdziemy za 4 lata. Oczywiście mamy tutaj dużą skrajność poglądów, natomiast proszę zauważyć, że te poglądy, o których Pan mówił, to są w dużej mierze poglądy światopoglądowe. I teraz tak, jeśli chodzi o nasz klub, w naszym klubie nie będzie dyscypliny, jeśli o to chodzi. To nas bardzo scaliło, natomiast scaliło nas też również to, że chcemy zmiany konstytucji, zmiany relacji państwo-obywatel i tutaj generalnie jesteśmy do tego zgodni. I to jest nasz cel, jeśli chodzi o tą naszą kadencję. Oczywiście oprócz rzetelnej pracy w komisjach. Poszczególne wyniki ugrupowań w tegorocznych wyborach Pana zaskoczyły? Na przykład nie wejście żadnej lewicowej partii? To znaczy to, co zrobił Leszek Miller, to było bardzo, bardzo ryzykowne posunięcie, tak? I ja myślę, że oni wszyscy się z tym liczyli, więc dla mnie to nie było zaskoczenie. To była gra wabank i przy grze wabank często się przegrywa. Jestem zaskoczony dużą ilością głosów dla partii Razem. Czy zaskoczony pozytywnie, czy negatywnie? Z jednej strony tak, a z drugiej nie, ponieważ partia Razem tu akurat zupełnie nie reprezentuje moich poglądów. Natomiast zaskoczony pozytywnie tym, że jednak widać, że jakaś grupa ludzi zrobiła coś z niczego. I tak jak warto, żeby nowe te frakcje polityczne wchodziły, bo one przewietrzają scenę polityczną, przewietrzają Sejm. To jest duża nowa siła. Też oni teraz będą, mam nadzieję, na tej fali, jednak mimo, że nie weszli do parlamentu, będą próbowali budować swoje struktury dalej. No ja wszystkim życzę powodzenia. Wszystkim. Od
PiS-u przez ruch Kukiza, kończywszy na partii Razem. Póki jest jakiś taki wspólny interes, nieważne czy ktoś ma bardziej lewicowe czy prawicowe poglądy, to jednak fajnie, że można z tymi ludźmi rozmawiać i ja życzę wszystkim powodzenia. Tak? W ostatnim czasie nastroje polityczne Polaków przesunęły się w prawą stronę. Z czego to według Pana wynika i czy ma na to wpływ na przykład perspektywa napływu imigrantów? No na pewno. Na pewno perspektywa napływu imigrantów i tego takiego dość nachalnej polityki informacyjnej przez wiele mediów, która kreuje też tą rzeczywistość. Wydaje mi się, że Polacy są takim specyficznym narodem, który lubi być anty. Myśmy zawsze byli antykomunistyczni, zawsze byliśmy tym taką, można powiedzieć, falangą tych wszystkich ruchów, które chciały coś zmienić. I tak zostało. Teraz w momencie, kiedy mieliśmy w pewnym momencie bardzo duży natłok tych wartości lewicowych, głównie w mediach i również w życiu, wydaje mi się, że Polacy muszą odreagować. To jest pierwsza sprawa. Drugą sprawą, proszę zauważyć, że też wynik wyborów jest też na pewno zdominowany tym, że jest relatywnie niska frekwencja. U nas tylko tak naprawdę 50% ludzi głosuje. To oznacza, że gdyby głosowali wszyscy, no ta scena zupełnie mogłaby inaczej wyglądać. W jakie dziedziny życia zamierza się Pan zaangażować w pracy poselskiej? Bardzo chciałbym pracować w Komisji Gospodarki oraz w Komisji Kultury i Środków Przekazu. Natomiast, panie redaktorze, trzeba tutaj jedną rzecz też zrozumieć, że te jeszcze miejsca w komisjach będą rozdzielane. Tutaj bardzo duży wpływ będzie miał na to oczywiście Klub Prawa i Sprawiedliwości, który rządzi teraz samodzielnie. I zobaczymy, gdzie, jakie komisje zostaną nam tak naprawdę oddane, jeśli chodzi o ilość członków. Ja na pewno chciałbym pracować w tych dwóch komisjach, natomiast jeśli trafię do innej komisji, czy to etyki poselskiej, czy nawet Komisji Służb Specjalnych, będę starał się tam reprezentować interesy tego naszego okręgu tutaj z Gliwic, no i oczywiście tych ludzi, którzy mnie wybrali. A co zamierza Pan zrobić dla Gliwic? Przede wszystkim głosować dobre ustawy. Często słyszę to pytanie, natomiast trzeba jedną rzecz pamiętać. Poseł jest posłany po to, żeby reprezentować w Warszawie interesy okręgu. Więc tutaj, jeśli chodzi o same Gliwice, to przede wszystkim bardzo liczę na pomoc w tych pomysłach i oprócz tego pomysłu mieszkańców prezydenta Frankiewicza. To jest już człowiek bardzo doświadczony, myślę, że znajdziemy dla siebie czas. To też przede wszystkim strefy ekonomiczne, którą trzeba rozbudowywać. To przede wszystkim również odpływ jednak siły roboczej z tych wszystkich ośrodków. Tak? Warszawa zasysa wszystkie młode talenty, może nie wszystkie, ale bardzo dużą ilość tych młodych talentów i to trzeba by starać się tak naprawdę regionalizować. Akurat ruch Kukiza tutaj był zwolennikiem, mam nadzieję, że uda nam się to przeprowadzić w Sejmie, decentralizacji państwa, czyli żeby część urzędów trafiła na Śląsk, część do Małopolski, część do Wielkopolski, wtedy również pieniądze, struktury, to wszystko przeniesie się niżej, również na takie miasta jak Gliwice i tego chciałbym tutaj sobie i wszystkim tutaj życzyć. Najbliższe dni i tygodnie będą dla Pana bardzo intensywne. Jak dokładnie będą wyglądały? 3-4 listopada mamy szkolenie sejmowe. No ten program jest dość napięty i tak naprawdę to jest tak jak wejście do nowej pracy. Tam pracownicy Biura Obsługi Sejmu powiedzą nam, gdzie jest sala plenarna, gdzie są inne sale. Tak naprawdę to też, gdzie jest najbliższa toaleta, bo my tam będziemy spędzać bardzo dużo czasu. W związku z tym musimy się do tego przygotować. Jest też również kolejne posiedzenie wyjazdowe naszego klubu, tam już w Warszawie. Tam sobie omówimy kolejne kroki. Teraz już było jedno spotkanie, teraz będzie kolejne. A 10 listopada, z tego co mi wiadomo, będzie zaprzysiężenie Sejmu, no i zaczyna się codzienna praca poselska.